taki unboxing, bo tak, ostatnio sobie zakupiłem taki device. Teraz wam wrzucę przebitkę, to był Google Nest Hub. Miał być ekranik do sterowania domem. I ten Google Nest Hub jest w ogóle fajny, tylko że to nie jest... Urządzenie dla mnie, bo on ma jakby spredefiniowane jakieś tam aplikacje i nie można do niego nic doinstalować. Nie ma sklepu Play, co jest problemem, a tutaj się pojawił taki oto sprzęt. Lenovo Smart Tab M8 z Google Asystentem. Także to powinno już być, myślę, ok. Otwieramy i patrzymy. No, to będzie trzeba skonfigurować. Bateria jest wymienna, bo tutaj może być problem, że jak on będzie stał przez cały czas na ładowarce, że mu tą baterię spucy z jakimś czasem, ale to już jest obczajone. Bateria jest niedroga, dostępna, wymiana też nie jest skomplikowana. Mam na tyle kompetencji i umiejętności, żeby to zrobić. Dolby Atomos i to inne, no z tym, że no to przecież to by trzeba było być jakimś zboczeńcem, żeby z tego muzyki słuchać. Chociaż niektórzy twierdzili, że tamten Google grał fajnie, ale to nie na moje ucho. Aha, i jest już oto sam ten tablet. Dobra, to tablet zostawimy. Ha, trochę się ujęcie może mogło zmienić, bo mi się ostatnio w trakcie nagrywania bateria skończyła, ale wytrwałem, to znaczy nie, wcześniej to wyciągnąłem, otworzyłem, popatrzyłem i schowałem na 2 dni. Tak, to właśnie, taki byłem. No to tu jest ten tablet, jak go wcześniej tam pokazałem, tablet jak tablet. Tu mamy wytrych do karty SIM, nie do karty SIM, tylko do karty pamięci, bo tu SIM-a nie ma. Kabielek, mikro USB, szkoda, że nie USB typ C. Ale to nie jest nowy sprzęt, jakby tak modelowo. Ładowarka 5V, 2A, 10W. I tutaj jest sama stacja dokująca. Tutaj coś, aha, napis firmowy zaślepiony, tutaj zaklejony, żeby było ładnie, no i że to ma działać. Ale szyby już zdążyłem zamówić. Aha, i on ma sobie działać, stać tak jest front. O. Ciekawe, czy w ogóle wstanie, czy będą jakieś chęci do pracy. O, nawet się odezwał. No to niech to poweruje by Android, bo to aktualizacje i inne to nie ma co truć.